Uważam, że był to odwet za poruszenie w prawdziwy i sprawdzalny sposób bezprawnej presji szczepionkowej. Spis rzeczy nie pozostawia wątpliwości co do tego, że nie były to przedmioty związane z przestępstwem. Nie wykazano żadnego przestępstwa. Postanowienie o przeszukaniu zostało wydane na zasadzie domniemania. Prokurator miał możliwość pozyskać w inny sposób informacje o moich uprawnieniach do tych dokumentów, pomijając nawet to, że były to dokumenty jawne. W dalszym przebiegu śledztwa nie wyjaśniono, czy byłem uprawniony do dokumentów, które stanowiły dla prokuratora podstawę do wszczęcia śledztwa i wydania postanowienia o przeszukaniu. Zamiast tego wydano postanowienie o zmianie zarzutów. Tym samym organy ścigania nadużyły bezzasadnie i niesłusznie swoich uprawnień przeciwko mnie, a pozostały całkowicie bierne względem naruszeń prawa moich przełożonych, które stanowiły przecież bezpośrednie okoliczności wydarzeń. Wykazywałem to już w Wojskowym Sądzie Garnizonowym w Lublinie w tej samej sprawie w październiku 2021 roku. Należy stwierdzić, że prokurator fałszywie uzasadnił postanowienie o przeszukaniu. Cytuję: w toku postępowania ustalono, że porucznik Szymon Pijał może posiadać w formie papierowej i elektronicznej dokumenty zawierające informacje, do których nie był uprawniony. Koniec cytatu. Przy takim rozumowaniu każdy teoretycznie jest osobą, która mogłaby takie informacje posiadać, ale wyłącznie wobec mnie skierowano tak drastyczne działania. Istniały sposoby sprawdzenia, czy do tych dokumentów byłem uprawniony. Poszukiwane dokumenty prokurator dostał z Prokuratury Okręgowej w Krakowie we wrześniu 2021 roku. Dopiero podczas przeszukania dowiedziałem się, że wszczęto wobec mnie jakieś śledztwo. Podczas posiedzenia w sprawie mojego zażalenia na postanowienie o przeszukaniu zawnioskowałem o udostępnienie akt sprawy. Sędzia poinformował mnie, że posiada tylko kopię akt i nie może mi ich udostępnić, ale o udostępnienie mogę zawnioskować do prokuratury. Prokuratura odmówiła mi dostępu pod pretekstem, że nie jestem stroną postępowania. Sędzia uznał również, że moje zażalenie jest niezasadne i z tego względu nie zasługuje na uwzględnienie. Nie zbadał słuszności postanowienia pod względem prawnym i merytorycznym, a jedynie odrzucił moje argumenty, przekonując, że, cytuję, z nagrań jednoznacznie wynika, na przykład fakt, iż skarżący, zajmując stanowisko dowódcy kompanii, odczytuje korespondencję pomiędzy szefem sztabu a dowódcą macierzystej jednostki wojskowej, a jednocześnie w uzupełnieniu zażalenia twierdzi, iż nie posiada żadnych rzeczy, do których posiadania nie ma uprawnień. W tych warunkach zdziwienie budzą twierdzenia skarżącego, iż zatrzymane przedmioty nie mogą stanowić dowodów w sprawie, gdy faktem powszechnie znanym jest, iż obecnie właśnie tego typu urządzenia są najpowszechniejszym nośnikiem informacji i na podstawie ich zapisów można również ustalić wszystkie okoliczności sprawy. I to jest koniec cytatu. Uważam, że faktem powszechnie znanym w wojsku powinno być, że wiadomości korespondencji zawierającej wytyczne lub zadania są przesyłane do wiadomości innych osób funkcyjnych, w tym przede wszystkim do podwładnych żołnierzy. Powszechnie znanym faktem powinno być również to, że podłączenie jakiegokolwiek urządzenia do stacji roboczej z systemem MINET-Z wywołuje konflikt na poziomie systemowym, na poziomie systemowym. I informacja o podłączeniu takiego urządzenia trafia do Regionalnego Centrum Informatyki. Dodatkowo, co miesiąc ze stacji roboczych zgrywane są tak zwane logi, czyli zapis wszystkich operacji dokonanych na komputerze przez użytkowników. Jeżeli nie zostało to sprawdzone, to wszystkie twierdzenia są zaledwie domniemaniem stanu faktycznego i nie powinny stanowić uzasadnienia.
Wobec mnie przełożeni i prokurator wytworzyli bezzasadne przekonanie o jakiejś wielkiej doniosłości domniemanych i rzekomych moich uchybień w służbie. Stanowi to bezzasadne pogwałcenie moich dóbr osobistych, obliczone na upokorzenie mnie, naruszenie mojej godności i dobrego imienia, na jakie niczym sobie nie zasłużyłem. Jest to w konsekwencji złamanie moich podstawowych praw, przede wszystkim zasady korzystania z praw publicznych, zawartej w artykule 60 Konstytucji, co doprowadziło do mojego zwolnienia. Ani przed rozpoczęciem śledztwa, ani w jego trakcie, ani po zmianie zarzutów nie wykazano, czy i w jaki sposób dokumenty, które stanowiły podstawę wszczęcia śledztwa, podlegają lub podlegały ochronie. Nie wykazano szkody, jaką to ujawnienie spowodowało. Ograniczeniom udostępniania podlegają wyłącznie informacje, którym nadano określoną klauzulę tajności. Żadna udostępniona przeze mnie informacja nie miała nadanej klauzuli tajności. Sąsiu, zapytuję pana, w tej chwili zaczynacie pan odnosić się do meritum aktu oskarżenia, tak? Tak. Słucham pana. Postępowanie powinno zatem ograniczyć się do stwierdzenia, czy na dokumenty rozciągała się ochrona informacji prawnie chronionej. A jeżeli tak, to dlaczego nie nadano jej klauzuli tajności? Samo moje wystąpienie w Sejmie pociągnęło mnie już do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Choć uważam, że niesłusznie, to zostałem ukarany karą pieniężną. Sygnatura akt postępowania z dużych liter APO 1/2021. Proszę, aby sąd nie autoryzował swoim autorytetem działań, których bezpośrednim celem jest moja osoba, a które służą do ukrycia prawdziwych naruszeń. Moje działanie nie narusza prawa. Naruszyłem jedynie swoistą zmowę milczenia. Gdybym tego nie zrobił, niewątpliwie doszłoby do jeszcze większych nadużyć. Jakieś podejrzenie wzięło się nie z powodu mojej służby i sposobu wykonywania obowiązków służbowych, lecz z powodu przedmiotu samego wystąpienia w Sejmie, z powodu jego tematyki i ujawnieniu bezprawnego mechanizmu, jakiemu poddawani są żołnierze. Ściganie zarzucanego mi przestępstwa z artykułu 266, paragraf 1 Kodeksu Karnego, zgodnie z paragrafem 3, następuje na wniosek pokrzywdzonego. Postępowanie sprawdzające, a następnie śledztwo, nastąpiło po zawiadomieniu przez dowódcę 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, który jednak nie wykazał, w jaki sposób został pokrzywdzony, ani w jaki sposób naruszono interes publiczny. Żądam wskazania pokrzywdzonego lub szkody. Pomimo zmiany zarzutu i usunięciu zarzutu o czyn z artykułu 266, paragraf 1 Kodeksu Karnego, dodatkowo żądam od prokuratury wyczerpującego przedstawienia podstawy prawnej i faktycznej wszczęcia śledztwa oraz opartej na przepisach prawa oceny przez sąd działania prokuratury. W piśmie dowódcy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej z dnia 30 września 2021 roku, karta numer 259, akt sprawy, dowódca wystąpił do komendanta Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Rzeszowie o informację, czy naruszyłem przepisy o ochronie informacji niejawnych. Czy naruszyłem przepisy o ochronie informacji niejawnych, ponieważ brak potwierdzenia co do rodzaju ujawnionych informacji i dokumentów może stanowić przesłankę do wysunięcia zarzutu bezpodstawnego uniemożliwiania wykonywania obowiązków służbowych. Odpowiedź brzmiała, że nadal trwa śledztwo w tej sprawie. Prośba była ponawiana jeszcze dwukrotnie, z tym samym rezultatem, i do końca służby, pomimo braku dowodów, nie przywrócono mi dostępu do kont służbowych.
przesłuchany dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej zeznał, że o incydencie zawiadomił również Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Posiada ona większe uprawnienia w ochronie informacji niejawnych. Podczas śledztwa i w ogóle nie wszczęła wobec mnie żadnego postępowania, nie odebrano mi poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do przetwarzania materiałów niejawnych po klauzuli tajne. Prokuratura nie wystąpiła do SKW nawet o przedstawienie zajętego stanowiska w tej sprawie. Po zmianie zarzutów, która nastąpiła po wykryciu na kopiach binarnych moich dysków informacji zastrzeżonych, mamy do czynienia z tym samym schematem działania prokuratora. Z tym samym schematem działania prokuratora. To jest próbą skazania mnie za cokolwiek bez uwzględnienia okoliczności sprawy. Uwzględnienia okoliczności sprawy. Tak. Kolejnym wskazywanym, ale nie udowodnionym dowodem są tym razem dwa dyski zawierające jakieś dokumenty. W dalszej części postępowania nie odniesiono się już do okoliczności mojego wystąpienia, które zainicjowało śledztwo, co znaczy, że nie odnaleziono w moich działaniach znamion czynu zabronionego. Na dyskach i urządzeniach nie wykazano nawet obecności poszukiwanych dokumentów lub ich braku. Możliwe, że celem zaboru było po prostu uciszenie mnie w sytuacji, gdy posiadałem jawne materiały świadczące o naruszeniach prawa przez moich przełożonych. Nadmieniam, że w czasie pełnienia przeze mnie służby dwukrotnie byłem przewodniczącym Komisji Kontroli Okresowej Materiałów Niejawnych w batalionie, a w stosunku do mnie, jak i do moich podwładnych, nie było żadnych uwag w zakresie przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych. Prokurator oskarżył mnie o przekroczenie obowiązków służbowych wynikających z treści wyższych aktów prawnych dotyczących m.in. organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za obieg informacji niejawnych. Za przestrzeganie tych przepisów odpowiada przede wszystkim dowódca jednostki wojskowej. Moje obowiązki służbowe wynikały bezpośrednio z wyciągu z załącznika nr 109 do rozkazu dowódcy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej nr 120 z dnia 9 lipca 2021 roku. Zapoznano mnie z nim dopiero 6 sierpnia 2021 roku, to jest po moim publicznym zgłoszeniu naruszeń prawa. Nie wiedziałem, że na moich nośnikach danych znajdują się dokumenty niejawne. Są to moje prywatne nośniki, których nigdy nie używałem w systemie MinNetZ i miałem prawo nie przypuszczać, że mogły się tam znajdować dokumenty niejawne. Pomimo moich wniosków nie zbadano okoliczności wycieku danych z systemu informatycznego. Nie wyjaśniono nawet, w jaki sposób mogłem wejść w posiadanie tych dokumentów. Ze szczegółowego spisu dowiedziałem się, że dokumenty te w przeważającej części dotyczą działalności bieżącej jednostki wojskowej w okresie od początku 2016 roku do 30 kwietnia 2018 roku. W batalionie w Dębicy, w którym służyłem, nie było jakiejkolwiek fizycznej możliwości dostępu do systemu MinNetZ, ponieważ nie było przygotowanej infrastruktury technicznej umożliwiającej podłączenie do systemu wojskowego, to jest nie było przewodów światłowodowych. Nie miałem również utworzonego konta użytkownika, więc nawet w podróży służbowej nie mogłem zalogować się na żadnej stacji roboczej, co potwierdza dowód zawarty na karcie nr 586 akt sprawy. Dodatkowo szkolono mnie,
że zalogowanie się na stacji roboczej innej niż przypisana rozkazem dowódcy jednostki wojskowej jest niedozwolone. W tym okresie nie pełniłem również służb oficera dyżurnego jednostki wojskowej. Z 33 Batalionu Lekkiej Piechoty w Dębicy dostęp do systemu informatycznego MinNetZ w okresie, z którego pochodzą dokumenty przedstawione w akcie oskarżenia, miał wyłącznie dowódca batalionu. Te okoliczności, wykazujące nie tylko moją niewinność, ale mogące pomóc w pełnym wyjaśnieniu sprawy wycieku danych zastrzeżonych, zostały odrzucone przez prokuratora jako nieistotne, a moje wnioski określano jako działania ewidentnie zmierzające do przedłużenia śledztwa. Próbowałem również uświadomić prokuratora, że z każdej stacji roboczej zgrywane są okresowo dane, tak zwane logi, stanowiące zapis wszystkich zdarzeń i operacji wykonanych w systemie. W tym wypadku zawęża to dodatkowe czynności praktycznie do ustalenia jednej stacji roboczej w Rzeszowie i sprawdzenia logów z przełomu lat 2016-2018. Takie czynności nie powinny być dla organów ścigania uciążliwe, skomplikowane ani czasochłonne. Niepodjęcie tych czynności, pomimo wskazania przeze mnie niemal oczywistego źródła wycieku danych, spowodowało natomiast kolejne czynności organów ścigania, które nic nie wniosły.